Za nami materiał o drodze ulicy Bandosa w Janowie Podlaskim. Kolejna inwestycja, którą chcielibyśmy zapytać, która trwa, jest realizowana. Jest to inwestycja na jednej z miejscowości gminy Janów Podlaski, mowa o Woroblinie. Pana przewodniczącego zapytam. Woroblin, gdyby nawet pan przewodniczący opisał w dwóch, trzech zdaniach, jaka to miejscowość, gdzie jest położona i ta droga nieszczęsna, która przez tyle, 10 lat gruntowa przez całą miejscowość, w tym momencie też zmienia swoje oblicze. Witam serdecznie. Woroblin jest to typowa podlaska wieś wypoczynkowa, bardzo turystycznie oblegana, zarazem wędkarsko, bo jest położona nad samym Bugiem. Droga tam faktycznie do tej pory nie była w żaden sposób zrobiona. Jest to, będzie budowana nowa, rozpoczęto budowę nowej drogi. Koszt tej drogi będzie około 1 200 000, a długość 800 metrów, a budowana wspólnie z powiatem bialskim. Oczekujemy, że ona dosyć szybko będzie zrealizowana, co nas cieszy, bo to nie jest jedna z inwestycji, które wspólnie z powiatem bialskim realizujemy. Realizowana wspólnie z powiatem, dlatego że to droga powiatowa. Tak, jest to droga powiatowa, a gmina Janów Podlaski dzięki akurat współpracy dobrej z powiatem bialskim realizuje wspólne projekty i także któryś z kolei realizujemy dla dobra gminy Janów Podlaski. Ale trzeba dodać, że mieszkamy tam mieszkańcy Janowa Podlaskiego. To jest taka sytuacja troszeczkę dziwna, bo droga dojazdowa do miejscowości jest drogą gminną, a przez miejscowość część jest powiatowej, część gminy, ale dzięki tak to, co, o czym powiedział pan przewodniczący, dzięki dobrej współpracy z powiatem udało nam się w końcu doprowadzić, bo jeszcze nie zrealizowano, do rozpoczęcia inwestycji. Co jest ważne, bo dzięki temu naprawdę mieszkańcy w końcu będą mieli upragnioną, utwardzoną drogę, bo rzeczywiście ruch turystyczny tam się zrobił teraz naprawdę spory i to cieszy, bo dzięki temu miejscowość i cała gmina zyskuje. I tu też prace prawdopodobnie w tym roku mają się zakończyć. Muszą się zakończyć do końca roku. Mamy wstępną gwarancję wykonawcy i patrząc na tempo prac, jakie postępuje, myślę, że rzeczywiście powinno się to udać. Panowie.